Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo ciepło w ten piękny, w tą piękną pogodę marcową. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj w Konstantynowie, bo dzisiaj jest też piękna okazja do tego, żeby przedstawić Państwu kandydata na nowego wójta Konstantynowa, ale też również kandydatów do Rady Gminy Konstantynów. Ja mam tutaj piękny magnes z pięknym człowiekiem, którego dzisiaj będziecie słuchali, ale też inni piękni ludzie będą do Państwa dzisiaj mówić, także bardzo się cieszę, że spędzimy te kilkanaście, kilkadziesiąt minut razem. Tak jak powiedziałem, zbieramy się w imieniu wszystkich mieszkańców tak naprawdę Konstantynowa, bo chcemy przedstawić kandydatów dla całej gminy na kolejną kadencję samorządu. Wybory 7 kwietnia, więc proszę pamiętać i proszę mówić wszystkim i całym rodzinom o tym, że te wybory są i na kogo warto głosować, a my po prostu dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby pokazać, na których kandydatów warto zwrócić uwagę. I będzie nam w tym pomagał gość specjalny, który dzisiaj zgodził się również naszych kandydatów wesprzeć i być razem z nami, osoba, która jest ważna dla naszego regionu, jako jedyny przedstawiciel parlamentu tak naprawdę, czyli Sejmu przede wszystkim. O tym to mam na myśli pan poseł Dariusz Stefaniuk, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, Radek mnie wywołał z nienacka, powiem wam szczerze. Natomiast, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą, można powiedzieć, konwencję wyborczą, która się odbywa w gminie Konstantynów dla pana Marcina Haliburdy. I to właściwie dla niego są te oklaski. Szanowni państwo, przywitajmy naszego kandydata. Ja do Państwa przyjechałem właściwie dzisiaj, wyjeżdżając rano z Warszawy, bo jechałem jeszcze do Lublina. W Lublinie miałem debatę w Radio Lublin, ale tak jak już zaczęliśmy tutaj rozmawiać przed rozpoczęciem naszego spotkania, wielu z Was na pewno to interesuje, jak przebiegał protest rolników pod Sejmem i co tam się w ogóle działo, więc pozwolę sobie właściwie od tego zacząć. Jak szanowni Państwo doskonale wiecie, a wielu z Was na pewno uczestniczyło w tych protestach już do tej pory, być może niektórzy z Was byli również w Warszawie, protesty rolnicze przebiegały bardzo pokojowo do dnia wczorajszego. Można powiedzieć, że do środy właściwie nic się nie działo, nigdy nie było takich sytuacji, jakie były we środę. I powiem Wam, że gdy rozpoczynał się Sejm na samym początku tego dnia, to w proteście uczestniczyli myśliwi. Myśliwi zgromadzili się pod Sejmem bardzo licznie i tam protestowali przeciwko, solidaryzując się z rolnikami, przeciwko założeniom rolniczego Zielonego Ładu, co było bardzo pokojowe i było bardzo spokojne. Rolnicy w tym czasie byli pod kancelarią prezesa Rady Ministrów. Być może tam ten protest trochę inaczej wyglądał, jakieś tam opony zostały spalone, ale też nie odbyło się to bardzo pokojowo, bez żadnych starć z policją. I później to, co widzieliśmy już w telewizji, to jest sam koniec tego protestu. To jest mniej więcej godzina 14:40-14:37. Ja też byłem wśród tych rolników, było wielu parlamentarzystów. My nie robiliśmy tam żadnego wiecu i nie namawialiśmy nikogo do niczego, dlatego że uważamy, że protesty nie powinny być upolitycznione. I tu zgadzam się z panem ministrem Ardanowskim w 100%. To znaczy Tuskowi chodzi o to, żeby one były upolitycznione i żeby teraz mówił, że to ci bandyci zainicjowani przez pewnie posłów PiSu biegali z kamieniami i rzucali z policjantów. No jak to wyglądało? Wyglądało to, szanowni państwo, tak, że były to absolutne prowokacje, które były zorganizowane, żeby pokazać, że rolnicy to są bandyci, to są chuligani, jak powiedział Hołownia, że to są ludzie, z którymi nie powinno się negocjować, no bo przecież jeżeli się te negocjacje prowadzi fałszywie, a w związku z tym nie chce się rozwiązać problemów rolników, to najlepiej ich zdyskredytować, bo dzisiaj protesty rolnicze, szanowni państwo, mają olbrzymie poparcie społeczne. Żadne ugrupowanie polityczne nie ma takiego poparcia społecznego jak protesty rolników. Mówi się, że to jest 70-75% naszego społeczeństwa, które popiera
postulaty rolnicze dotyczące i Zielonego Ładu, i dotyczące zakazu handlu towarami spożywczymi z Ukrainą, a więc wprowadzenia embarga. Okazało się, że internauci rozpoznali tych prowokatorów. Jest taki polski program do rozpoznawania twarzy. Okazało się, że ten człowiek, który był organizatorem tej prowokacji, kierował tą grupą prowokatorów, to jest policjant. To jest podwładny pana Kierwińskiego. Okazało się, że osoby, które wyrywały kostkę pod Sejmem, część tej kostki była zgromadzona, tak jak mogliście słyszeć, też mówił o tym Przemek Czarnek, też w swoich wystąpieniach. I to jest fakt, ta kostka tam się znalazła, nikt nie wie dlaczego tam się znalazła. Ale część osób, która tą kostkę wyrywała, były takie zdjęcia, że to niby rolnicy tak dewastują, że ten bruk wycinają. Oni mieli takie charakterystyczne buty. Zwróćcie uwagę na te buty. To są buty taktyczne, to są buty, które zamówiła polska policja w zeszłym roku. W związku z tym można tak ich rozpoznać. Koledzy moi, którzy pracowali w służbach, powiedzieli mi, że bardzo często używa się tego typu znaków rozpoznawczych w momencie, gdy są policjanci tak zwani potajniaków, wchodzący w tłum, żeby też ci policjanci, którzy są, ochraniają czy mają pacyfikować daną manifestację, żeby wiedzieli, którzy są którzy, kto jest kim. No w tym wypadku są zdjęcia, gdzie część tych prowokatorów wsiada później do samochodu policyjnego należącego do Komendy Stołecznej Policji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak Państwo mnie pytacie, co się dzieje z ludźmi, którzy zostali aresztowani, to myślę, że my się nigdy nie dowiemy, bo część tych aresztowanych to było aresztowanych po prostu jako prowokatorzy, schowani, wypuszczeni i się nigdy nie dowiemy. Co się wydarzyło? Wiemy dobrze, że 13-letni chłopak został pobity. Spędzi 2 tygodnie na rekonwalescencji, ma jakieś problemy z kolanem, został uderzony pałą przez jednego z policjantów. Wiemy dobrze, że osoba niewidoma też została opryskana gazem. Ja akurat byłem przy tej sytuacji i to widziałem, to było blisko ulicy Wilczej. Wiemy dobrze, że policja nie mogła używać środków przymusu bezpośredniego w taki sposób, w jaki one zostały użyte, a więc w regulaminie, jeżeli chodzi o zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, jest napisane, że jeżeli chodzi o gaz uzawiający, może być użyty w ciągu 1 sekundy z odległości 50 cm. No, konia z rzędem temu, kto widział te zdjęcia, że tam było 50 cm i to była 1 sekunda. No, widzieliście tam Mencena, który tym gazem był potraktowany, czy Brauna, który próbował rozdzielać policję od protestujących, żeby nie było eskalacji, żebyśmy się nie dali prowokować. No ale przecież to o to chodziło, że jeżeli przyjeżdża do Warszawy 100 tysięcy osób, jeżeli wszystkie drogi ewakuacyjne dla tego całego tłumu, dla tej całej manifestacji są zablokowane, bo wszystkie były zablokowane, no to wystarczy tylko iskra, żeby spowodować, że ten tłum w pewnym momencie, nie mając też gdzie uciekać, będąc opryskanym i wodą, i gazem, i bity pałami, no będzie reagował. Z drugiej strony widzieliśmy zdjęcia również uśmiechniętej Polski, która rzuca rolników kamieniami. To widzieliśmy, jak jeden policjant te kamienie podnosi i rzuca. Ja jestem totalnym przeciwnikiem tego, żeby mówić, że ze strony protestujących nic się nie wydarzyło, ale uważam, że to była totalna prowokacja i tak zostali ci ludzie sprowokowani. Uważam, że policja nie powinna zachowywać się jak na jakiejś bojówce Wisły Warszawa z Legią Warszawa, bo Wisły Kraków z Legią Warszawa, że tam jest bitwa kiboli i kibiców, tylko policja jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i spokój. Przecież tam przychodzili też zwykli ludzie. Witam panią Basię. Dzień dobry, pani Basiu. W związku z tym, szanowni państwo, my złożyliśmy wniosek o odwołanie pana Kierwińskiego, wniosek o wotum nieufności dla niego, ponieważ jest to człowiek, który absolutnie nie nadaje się do bycia ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Zaufanie do niego jest absolutnie podważone po tym, co się wydarzyło. Byli nasi posłowie również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji następnego dnia z kontrolą poselską. Pytaliśmy pana wiceministra Szczepańskiego o całą sytuację, no i całe zdarzenie. I padło pytanie, no proszę pana, no widział pan w mediach społecznościowych, widział pan w telewizji, jak przebiega ten protest, co się dzieje, dlaczego nie reagowaliście, dlaczego do kierownika, dowódcy policji w tym momencie, tych policjantów, którzy byli pod Sejmem, nie wykonaliście telefonu, nie powiedzieliście, chłopie, no wycofaj się, bo eskalujesz.
te protesty. Ty wcale ich tutaj nie pacyfikujesz, tylko je eskalujesz. No i tak popatrzyli i było długie milczenie. Powiedzieli, że analizują. Znaczy, to analizowanie to jest, słuchajcie, najlepsze słowo. Ja napisałem teraz taką interpelację do pani minister Henik-Kloski. Nie wiem, czy pamiętacie, to taka pani, która zajmuje się klimatem. I ona, pierwsza rzecz, którą się zajmowała klimatem, to najpierw zdjęła tablicę żołnierzy wyklętych w ministerstwie. I napisałem tę interpelację, szanowna pani, co z tą tablicą, kiedy ona zostanie z powrotem założona, czy w ogóle zostanie założona. Więc ona mi napisała, że to był remont, więc proszę się nie martwić, to był remont, o czym zaprzecza poprzednia pani minister Moskwa, powiedziała, że żadnego remontu nie było, remont już był wykonany dawno. A tablica, to ona nie wie, bo ona będzie analizować, kto tam jest na tej tablicy. Na tej tablicy, szanowni państwo, byli polscy bohaterowie, między innymi Pilecki, między innymi inni żołnierze wyklęci. I oczywiście to przeszkadza już uśmiechniętej Polsce. Zresztą mieliśmy teraz Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca, więc posłowie lewicy napisali, że to byli terroryści. No, dla nich bohaterami są ludzie z NKWD, UB i Milicji Obywatelskiej. No przecież im trzeba teraz, a propos tamtego reżimu, wyrównać emerytury, prawda? No bo to się teraz dokonuje. Oni to obiecywali. I tak, szanowni państwo, to przebiega i dyskusji de facto nie ma żadnej. Pytaliśmy marszałka obrotowego Szymona Hołownię, dlaczego nie wychodzi do rolników, powiedział, że nie znalazł czasu. Był trochę zajęty, więc ja rozumiem, że on ma problemy, bo teraz, słuchajcie, są problemy w jego partii. No, Polska 2050 już ma skrót rozwinięty, nie wiem, czy znacie. Polska 2050 to jest jak 20 tysięcy za pierwsze miejsce do sejmiku, 50 za pierwsze miejsce do sejmu. Skrót jest rozwinięty, więc już wszyscy wiemy. Problem ma ze swoim najmłodszym posłem, najlepszym takim dzieckiem. To był taki amerykański, nowoczesny, fantastyczny poseł, który się przedstawiał, że on jest pokoleniem Z, że to jest teraz ta nowa jakość w polityce, to jest ta trzecia droga, bo przecież ta reszta to już powinna odejść. To jest młodzi, wykształceni Europejczycy, już nie Polacy, Europejczycy. No i co się okazało z tymi Europejczykami, że handlują miejscami na listach. Więc jakbyście chcieli mieć jedynkę, no już listy są zamknięte, ale to był taki moment, z trzeciej drogi, będąc Polski 2050, to trzeba dwie dychy dać koleżance pana posła, Adama Gomoły, ten pan się nazywa Adam Gomoła, no i wtedy macie jedynkę. No, pech chciał, że wycięli w tym samym momencie posła Rakoczego, to jest poseł PSL-u, który też miał tam się znaleźć z parytetu w tym sejmiku opolskim, w tej Radzie Sejmiku Opolskiego. No i być może dlatego dowiedzieliśmy się w ogóle o całej aferze, że ona wybuchła. No, kim była ta koleżanka pana posła Adama Gomoły? Koleżanka pana posła Adama Gomoły przedstawiła się w 2018 roku w Radiu Opole, że uważa, że Putin robi bardzo dobrze dla narodu rosyjskiego i bardzo dobrze, że taki Putin jest. Bo to w ogóle już widać ich postawę w stosunku do Rosji, co mówią, przypomnę wam, co mówił Hołownia. Hołownia teraz powiedział, że wypchniecie Putina w ziemię. No, jego wyborcy albo jego członkowie partii chyba myślą co innego, jak widać. No ale pan Adam Gomoła nie tylko proponował, czy propozycję składał, że te pieniądze będą mu potrzebne, ale w tym samym czasie na tą listę do sejmiku zaproponował, no, nomen omen, oni kończą, pamiętajcie, z jak to się mówi, rodzinie na swoim, nie? Czyli nepotyzm i tak dalej, to jest dla nich dalekie. W związku z tym Adam Gomoła, będąc posłem już tej trzeciej drogi, zaproponował swojego brata. Jego brat jest człowiekiem na pewno kryształowym, w związku z tym rodzina na swoim dalej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą politykę sejmową. No, jeżeli byście porównywali działania Zielonego Ładu i to, przeciwko czemu protestują rolnicy, to takie mam dla was zestawienie, bo przeczytałem ostatnio, jak to jest z wydobyciem węgla w Polsce. Nie wiem, czy państwo wiecie, my wydobywamy w Polsce około 49 milionów ton węgla rocznie. Chiny w tym samym czasie wydobywają tyle, co Polska rocznie. Wiecie ile? No tak zgadujcie. 4 dni. W 4 dni Chińczycy wydobywają tyle węgla, zwiększyli swoje wydobycie w ostatnim roku. Oni się akurat Zielonym Ładem nie przejmują, ale mamy być konkurencyjni. Nasza gospodarka ma być absolutnie konkurencyjna. Europa wstaje z kolan, von der Leyen,
Weber, Tusk, no oni wszyscy to mówią, że będzie fantastyczny. Teraz będzie zielony ład, musimy zmniejszać CO2, bo jak to powiedział Trzaskowski, planeta się pali. Planeta się pali, brakuje wody, jest tragedia. No w związku z tym Chińczycy teraz wybudowali, szanowni państwo, za 28 miliardów dolarów magistralę kolejową o długości 1800 km, która będzie ten węgiel z północy Chin do południa Chin przewozić, żeby tam powstawały nowe fabryki, żeby dalej budować i samochody, i komputery, i wszystko inne, co my tutaj w Europie mamy, no bo przecież Europa się wycofuje z przemysłu. Wszystkie firmy niemieckie, co się okazuje, przeprowadzają się do Chin i tam budują, no bo tutaj robimy zakazy, no tutaj mają być wiatraki. A propos Henning Kloski, pamiętacie tą akcję wiatrakową, lobbystów. Okazuje się, że ci lobbyści to nie tylko ci od wiatraków, ale lobbyści się znaleźli w Komisji Klimatu i Środowiska, którzy są powiązani z ludźmi od afery śmieciowej, więc no wszystko jakby tam się toczy, a pani Henning Kloska ma tyle roboty, że już ma 7 wiceministrów. Nie? W ogóle cały rząd Tuska, jakbyście tak sobie policzyli, to ma pan 120 osób. A wszyscy pamiętamy, jak oni płakali, że już jest 110 ministrów u Morawieckiego, że to jest największy giga rząd światowy. W związku z tym oni już mają 120 i jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, więc nie wiemy, co się jeszcze u nich wydarzy. I tak to, szanowni państwo, schodzimy niżej i schodzimy do samorządu. Jeżeli chodzi o samorząd, tu zapowiedział, i to już wiemy z informacji medialnych, że program inwestycji samorządowych, między innymi z których bardzo mocno skorzystała gmina Konstantynów, dzięki którym powstały drogi, dzięki którym powstały kluby seniora, przedszkola itd., itd., nie będzie kontynuowany. Tych pieniędzy już nie będzie, będą proponowali coś nowego, nikt nie wie, co będą proponowali. Ja strzelam, że Tusk powie, że znowu nie ma guzików, one są zakopane, pieniędzy nie ma i nie będzie, sorry, taki mamy klimat, jak to mówiła jego pani minister. W związku z tym, szanowni państwo, dzisiaj pieniądze samorządy będą pozyskiwały z sejmiku województwa lubelskiego. I w ogóle sejmików. Sejmiki będą tym miejscem, które będzie miało środki finansowe, które będzie dysponowało dużymi budżetami, które będzie mogło wydawać i tworzyć programy na to, żeby pomagać samorządom. Dlatego tak ważne jest, ja to mówię na każdym spotkaniu samorządowym, żebyśmy głosując w wyborach lokalnych, w wyborach na gminy, w wyborach powiatowych czy w miastach, na prezydentów miast, nie zapominali o radnych sejmików województwa lubelskiego. I tutaj przedstawiam panią Basię Barszczewską. Pani Basiu, dzień dobry. Która również jest radną wojewódzką i kandyduje na radną wojewódzką. Dzisiaj mamy tą dobrą sytuację, że w sejmiku województwa lubelskiego mamy większość i sprawujemy władzę. Mamy nadzieję, że w wyborach 7 kwietnia powtórzymy ten wynik i będziemy w dalszym ciągu mogli zarządzać województwem lubelskim. Dlatego namawiam serdecznie państwa, żebyście też pamiętali z tyłu głowy, że sejmik jest tak ważny. Ale najbliższa jest ciału koszula i to po to, żeśmy się tutaj, szanowni państwo, spotkali. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę i dziękuję Marcinowi, że się podjął tej trudnej drogi i decyzji. Po drugie chciałem serdecznie pogratulować wszystkim państwu, którzy są kandydatami Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie boją się, nie wstydzą się, a są dumni z tego, że występują pod tym szyldem i będą kandydować do Rady Gminy Konstantynów. Ja to wszędzie mówię, to jest, szanowni państwo, powód do dumy absolutnej, bo to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 500+, zwiększając je później do 800+, to Prawo i Sprawiedliwość przywróciło godność Polkom i Polakom. To Prawo i Sprawiedliwość zrobiło inwestycje w samorządach na niespotykaną skalę do tej pory. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości będziemy mieli autostradę w powiecie bialskim, to dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości Polki i Polacy po wschodniej części naszego kraju mogą się czuć bezpiecznie, bo przywróciliśmy jednostki wojskowe, a w momencie, gdy mamy wojnę na Ukrainie, wiecie, jak to jest bardzo ważne. Dlatego też, szanowni państwo, mówiąc o naszym kandydacie na wójta gminy Konstantynów, mogę powiedzieć, że Marcina znam właściwie od liceum.
bo tak się stało, że chodziliśmy do tej samej szkoły, do Staszica w Jaje Podlaskiej. Jest to człowiek po pierwsze konkretny, po drugie uczciwy, po trzecie człowiek rzetelny, człowiek, który jest odważny i się nie boi rozmów, i się nie boi wyjść do ludzi i przedstawiać swoich poglądów. Człowiek, któremu wartości, takie jak Bóg, honor, ojczyzna, przyświecają w całej drodze życiowej. I to możecie sobie zobaczyć, nie patrząc na mnie i na moje słowa, tylko na przykład na jego profil społecznościowy, gdzie widać, że bardzo często odnosi się do wartości, które są nam bliskie jako ludziom z kultury chrześcijańskiej i katolikom. I myślę, że co najważniejsze, jak pokazuje wiarygodność człowieka, człowiek, który ma 5 dzieci. A więc człowiek, który nie stroni od tego, żeby być odpowiedzialnym za siebie, za swoją rodzinę, czyli odpowiedzialnym za swój dom. Wierzę głęboko, że Marcinie, będziesz również odpowiedzialny za gminę Konstantynów, za tych mieszkańców, bo rola wójta, szanowni państwo, sprowadza się nie tylko do tego, że się piastuje ten urząd. Rola wójta to jest rola też człowieka, który jest pewnego rodzaju liderem tej społeczności lokalnej, który pokazuje, jak ta społeczność lokalna może się rozwijać, jak ta społeczność lokalna może funkcjonować. Nie jest dzisiaj czas na marazm, nie jest dzisiaj czas na to, żebyśmy się okopali i czekali, co się wydarzy dalej, tylko dzisiaj jest czas na samorządowców z prawdziwego zdarzenia, na samorządowców, którzy chcą po pierwsze pomóc przedsiębiorcom, pomóc rolnikom, pomóc ludziom młodym, którzy w tej gminie funkcjonują, pomóc młodym rodzinom z dziećmi, żeby stąd nie wyjeżdżali, żeby mieli możliwość funkcjonowania w swoim środowisku lokalnym, w swojej gminie, a przecież dobrze wiemy, ja się przeprowadziłem z Białej Podlaskiej na wieś, że na wsi jest najlepiej. W związku z tym, szanowni państwo, pod tym kątem my chcemy prowadzić te wybory, chcemy pokazać alternatywę, którą jesteśmy. Nie chcemy być przeciw, tylko chcemy być za. Dlatego, szanowni państwo, oddajcie głos na Marcina Haliburdę. Rekomenduję to z całą stanowczością i całym sercem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Poseł Dariusz Stefaniuk. Można byłoby go słuchać pewnie godzinami. Ja myślę, że to warto, jeśli jest już materiał na jakąś książkę, albo chociaż na pierwszy rozdział, to będzie bestseller, więc proszę o tym pomyśleć. No jak to się rzekło, Marcin Haliburda, zapraszamy bardzo serdecznie. Dobry państwo, panie marszałku, bardzo mi miło, że raczył pan na swoją obecnością i tak powiem wprowadzenie. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że przybyliście. To pokazuje tylko, że dobro gminy, interes jest dla was bardzo ważny. Dlatego będę chciał tu przedstawić swoich kandydatów na radnych, jak również swoją stronną osobę. Więc przejdźmy do rzeczy. Zapraszam pierwszą kandydatkę do Rady Gminy, panią Jolantę Rusecką. Pani Jolanta jest osobą niezwykle wykształconą. Prezes spółdzielni mieszkaniowej od 30 lat. Zawsze oddana gminie, patriotka, prokuratorka planów obrony cywilnej i schronów dla ludności. Mirosław Lukijaniuk, człowiek konkretny, był funkcjonariusz publiczny, prowadzący żadne gospodarstwo rolne. Wierzy w potencjał mieszkańców, dlatego postuluje o przywrócenie funduszy sołeckich dla mieszkańców. Sylwia Kowaluk, ilość fakultetów, jakie posiada, nie sposób zliczyć. Kobieta energiczna, sumienna, swoim ciepłem zaraża wszystkich dookoła. Będzie silnym wzmocnieniem gminy Konstantynów. Leszek Szewczuk. Aktualny radny. Prawdziwy patriota, człowiek niezwykły, oddany i pracowity. Każdego dnia walczy o interesy i rozwój gminy. Zwolennik powstania gminnego przedsiębiorstwa komunalnego. Justyna Warcho, kolejna aktualna radna. Kobieta znana i lubiana, w swoim środowisku pracowita i realnie stąpająca po ziemi. Dysponuje czasem i doświadczeniem, aby dbać i służyć wspólnie mieszkańcom.
Waldemar Pajor. Długoletni radny, człowiek rzeczowy, mający wiele pomysłów, a jego artystyczna dusza dodaje nam wszystkim kreatywności. Katarzyna Jagoniuk. Magister ekonomii, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Antoninie, członkini Rady Parafialnej w Grodnie. Osoba ciepła i energiczna. Jest przyszłością gminy Konstantynów. Kamil Laszów. Reprezentuje za kanale. Młodość, energia i chęć do pracy na rzecz lokalnej społeczności to jego atrybuty. Mariusz Świderski. Prowadzi gospodarstwo rolne, wprowadzi nową energię i będzie bronił interesów rolników i sadowników. Kamila Ostrowska. Pedagog, anglista, pasjonat turystyki. Na co dzień prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Kocha spędzać czas na łonie natury. Inni nasi radni to Grażyna Panasiuk, Dariusz Dylik, Paweł Stańczuk-Zarzycki i Andrzej Wawryniuk. Niestety z przyczyn losowych bądź innych nie mogło tu z nami być. Jednakże są pełni energii, chęci do pracy na rzecz pozytywnych zmian w społeczności gminy Konstantynów. Moi drodzy, to jest prawdziwy Dream Team. To jest zespół starannie dobranych ludzi, którzy łączą w sobie doświadczenie z młodością, kobiecą wrażliwość, silnym religijnym zacięciem. Są to ludzie, którzy mają swoje zdanie, chcą je wyrażać oraz rozmawiać z ludźmi. Na pewno wprowadzą prawdziwą świeżość i zaangażowanie do naszej gminy. I na to należą im się brawa. Moi drodzy, przyszedł czas na zapoznanie się, przedstawienie swojego programu jako kandydata na wójta gminy Konstantynów. Pochodzę z Białej Podlaskiej i pewnie moja kandydatura dla niektórych jest pewnie zaskoczeniem. Jednakże nie wzięła się ona z teczki, jak opowiada mój adwersarz, a z potrzeby ludzkich serc i silnej potrzeby zmian. I te zmiany tak naprawdę są potrzebne. Sytuacja, w której społeczność licząca około 4000 ludzi nie może wyłonić w swoim regionie kontrkandydata dla obecnego wójta, moim zdaniem niesie w sobie dużo niepokoju. Przecież rywalizacja jest tylko powodem, aby szukać nowych rozwiązań. Ma coś, co niesie w sobie postęp. Więc myślę, że coś poszło nie tak. Gdzieś została uśpiona odwaga cywilna i potencjał mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że większość z Państwa zna na to odpowiedź. Najwyższy czas na pewne przebudzenie. Potrzebna jest zmiana mentalna, aby mieszkańcy głośno i wyraźnie wyrażali swoje zdanie. Aby mieli coś do powiedzenia. Czasami może trzeba wyrażać dezaprobatę, ale najważniejsze, aby byli słuchani. Jako osoba bezstronna jestem przekonany, że ta zmiana nastąpi i będzie dokonywała się szybko. Widocznie było potrzebne pewny bodziec na to, aby nastąpił pewien reset, pchnięcie gminy na inny tor. Długo czekaliście, tak, wszystko co dobre, myślę, że przychodzi z trudem. Rozmowy z częścią mieszkańców, jak również wnikliwe analizy,
pozwoliły mi przedstawić program, który jest pewnym zarysem, punktem, ilością haseł, które będę chciał realizować dla waszej społeczności. I pierwszym z nich jest system konsultacji społecznych, oparty na dialogu i otwartości. Potrzeby mieszkańców należy wysłuchiwać, a władzę oddać dla ludzi. Dlatego pierwszym krokiem będzie przywrócenie funduszy sołeckich we władanie mieszkańców. Kolejne hasło to aktywna gmina. Aktywna gmina to integracja mieszkańców poprzez zwiększenie liczebności imprez kulturalnych i sportowych. Gmina Konstantynów przyłączy się do rowerowej stolicy Polski. Poszerzymy również ofertę zajęć sportowych. Niech sport będzie naszą wizytówką. Edukacja to przyszłość pokoleń. To mój kolejny punkt. Talenty są wszędzie, jednakże należy je odkryć i rozwijać. Utworzenie programu stypendialnego, konkursy wójta gminy, utworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań. Uważam za bardzo ważny punkt, aby budować kolejne pokolenia dzieci rozwiniętych, młodzieży, aby ich talenty mogły rozświetlać również i naszą gminę. Utworzymy również miejsca spotkań dla młodzieży. Relaks z planszówkami, bilardem, dobrą muzyką, wystawy, wernisaże prac tych młodych ludzi oraz reaktywujemy klub seniora. Kolejny bardzo bliski mojemu sercu punkt to utworzenie stacji pogotowia ratunkowego. Ja jako medyk rozumiem to doskonale, że takiej stacji brakuje w tym regionie powiatu. Stacja na pewno poprawi bezpieczeństwo zdrowotne regionu, jak również utworzy nowe miejsca pracy. Bezpieczeństwo. Jak ważne w obecnej chwili, gdzie mamy wojnę za granicą. To opracowanie planu obrony cywilnej z zaplanowaniem schronu dla ludzi. Kolejny punkt to reaktywacja przeprawy przez rzekę Bug. To budowa mostu i kładki rowerowej, ścieżek rowerowych, na przykład z Konstantynowa do Gnojna, z wieżą widokową w tym regionie. Myślę, że to znacznie urozmaici nasz region. Ten region, region Bugu, jest bardzo zaniedbany, a stanowi coś wyróżniającego gminę Konstantynów spośród innych społeczności. No i punkt, który jest dla mnie też jednym z priorytetów. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Konstantynowie. Przez wiele lat, od 20 prawie lat, ten punkt jest niewykorzystany, nie jest zagospodarowany. Dziwię się bardzo, że mimo dostępnych tak wielu środków z funduszy unijnych, z regionalnych programów, obecny pan wójt nie zdołał przeprowadzić tej rewitalizacji. Uważam, wiem, mam świadomość, jak to są duże pieniądze. Rewitalizacja pochłonęłaby zdecydowanie większe środki niż to jest roczny budżet gminy. Jednakże uważam, że to jest bardzo, bardzo duże zaniedbanie i czas z tym skończyć. Zespół pałacowo-parkowy to miejsce, które będzie prawdziwą wizytówką gminy Konstantynów. Przyjeżdża tutaj bardzo wielu turystów i bardzo się dziwią, że to miejsce szarzeje i nie jest dostępne dla publicznej dostępności. Kolejny bardzo ważny punkt to utworzenie gminnego przedsiębiorstwa komunalnego jako podmiot ekonomii społecznej. Zakup równarki pozwoli usprawnić remont dróg gruntowych, co uważam za priorytet. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś droga w gminie była nieprzejezdna dla stacji pogotowia ratunkowego. Zakup beczkowozu w znacznym stopniu obniży opłaty mieszkańców za odbiór ścieków. Przedsiębiorstwo takie zajmowałoby się również pracami porządkowymi,
budowlanymi, przynosząc jednocześnie dochód dla gminy. Przychodzą trudne czasy. Za kilka miesięcy wzrosną znacząco ceny energii elektrycznej. Gmina musi zacząć oszczędzać i mieć nowe dochody. Jednym z takich okien na pozyskiwanie nowych środków myślę, że będzie takie przedsiębiorstwo. Budowa nowych dróg, utwardzonych i dróg gminnych. To głównie przebudowa skrzyżowania drogi 811 z drogą 698 poprzez utworzenie ronda. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Tam na zakolu jest bardzo krótki czas reakcji, co często doprowadza do częstych kolizji, jak również poniosło ze sobą ofiary śmiertelne. Wierzę, że dalsza współpraca z sejmikiem pozwoli pozyskać na to środki i zapewni pewne bezpieczeństwo dla mieszkańców. Inny plan dróg to na pewno wyremontowanie drogi z Konstantynowa do Janowa w porozumieniu gminnym z gminą Janów Podlaski. Kolejny mój punkt to oszczędna gmina. Oszczędna gmina to bardzo ważny punkt, tak jak wspominałem, w tych trudnych czasach. Montaż OZE, odnawialnych źródeł energii, edukacja mieszkańców i jeszcze większe wsparcie w programie Czyste Powietrze. Kolejny punkt to na pewno wielu osób ciekawi, jak ma wyglądać nowy urząd gminy. Mamy już piękny budynek. Ważne jest, żeby stworzyć tam też bardzo przyjazną atmosferę. Planuję stworzenie elektronicznego biura obsługi interesanta oraz badanie satysfakcji mieszkańców na podstawie anonimowych ankiet. Wzmocnimy też kadrowo dział pozyskiwania funduszy unijnych i inwestycji. Urząd gminy będzie przyjazny dla wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, moją ideą jest budować solidarne społeczeństwo, bez podziałów. Bo jak można dzielić dobre pomysły na gminę? Moją ideą będzie przygotowanie przyszłych przywódców, budowniczych tej gminy. Wszędzie drzemie potencjał ludzki, tylko nie zawsze są ludzie, którzy potrafią to wyzwolić. Korzystając z okazji, pozwolę sobie skomentować również pewne dygresje rzucane do przestrzeni publicznej o tym, że będą jakieś zwolnienia w instytucjach gminnych, w urzędzie gminy, w szkole. Bardzo pragnę to zdementować. Jako chrześcijanin przechodzę, jak większość z Państwa zapewne, czas Wielkiego Postu. Dla mnie jest to czas refleksji. Ten czas przypada akurat na kampanię wyborczą. Dlatego ja osobiście wolę mówić o ludziach albo dobrze, albo wcale. Więc tu kieruję moje słowa do adwersarza. Nie prowadźmy, nie oszukujmy ludzi, nie wprowadzajmy ich w błąd, ponieważ tak naprawdę to oszukujemy naszych wyborców. Mam taki pomysł. Panie wójcie, może czas uderzyć się głęboko w pierś, powiedzieć: zrobiłem, co mogłem. Więcej już nie dam rady i przekazuję pałeczkę dla osoby, która wniesie świeżość, jakość i energię do tej gminy. A zapewniam Pana, że wszystko to, czego Pan dokonał, nie zostanie zapomniane. Aby zrealizować mój program, na pewno potrzebny jest kredyt zaufania. Bez tej szansy nic się nie zmieni. Miejmy jednak świadomość, że aby się rozwijać, niezbędne jest wyjście ze strefy komfortu, strefy bezpiecznej, już znanej. Bez tej odwagi gmina, stojąc w miejscu, tak naprawdę w dobie pędu cywilizacyjnego, wykona krok w tył. Więc bardzo proszę mieszkańców gminy Konstantynów o to zaufanie. Tylko z silnym mandatem ta praca będzie owocna. Moja wizja gminy to gmina energiczna, otwarta na młodych ludzi, w której się wiele dzieje, która ma nowy potencjał, ponieważ tylko ta energia, ta świeżość może być ogniem do pozyskiwania nowych inwestorów, których tak bardzo potrzebuje ta gmina.
Więc bardzo proszę o to zaufanie. Realizacja tej gminy jako nowej, energicznej jest moim osobistym, ambicjonalnym wyzwaniem. Wierzę, że z waszym kredytem zaufania, z kredytem zaufania, który możecie mnie obdarzyć już 7 kwietnia. Do danego szpitala, do tej karetki naprawdę tutaj brakuje. 2 godziny, 3 godziny zespołu nie ma. Także to jest naprawdę zagrożenie dla mieszkańców. Z drugiej strony jestem też strażakiem, ochotnikiem. Chciałbym, żeby nasze straże tutaj w powiecie były jak najlepiej rozwinięte, żeby zadbać o wasze bezpieczeństwo. No cóż, też jestem sympatykiem myślistwa. W powiecie też tymi sprawami się zajmujemy, także mam nadzieję, że tutaj z tej strony też będę jakiś mógł troszkę głos swój zabrać, tak, w sprawie myślistwa. Także wiadomo, rolnictwo jest mi bliskie, bo od 8 lat prowadzę gospodarstwo rolne 20-hektarowe. Także wiem, jakie są problemy. Naprawdę rolnicy mają w tym momencie bardzo ciężko. Sami widzicie, co się dzieje w naszym kraju. Jest nieopłacalne wręcz. Także miejmy nadzieję, że to wszystko naprawimy. No i tutaj proszę was bardzo o wsparcie dla naszego nowego, mam nadzieję, wójta. Namawiajcie ludzi. Trzeba tutaj naprawdę wnieść jakąś energię, młodość, świeżość. Zobaczcie, że przez tyle lat tutaj nic się takiego nie dzieje. No nic, naprawdę nic. Także miejmy nadzieję, że to wszystko naprawimy. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo. Dziękuję serdecznie. Tak jak wspominał nasz kandydat na wójta, wiele rzeczy, które tutaj będą się działy w ramach inwestycji, będą wymagały wsparcia również wojewódzkiego, funduszy z województwa, czy też funduszy unijnych. Dlatego tak ważne jest wsparcie również radnych sejmiku województwa lubelskiego, a jest z nami aktualna radna i kandydatka do przyszłej kadencji sejmiku wojewódzkiego, pani Barbara Marszczewska. Także zapraszam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie. Rzeczywiście jestem radną kończącej się kadencji i kandyduję po raz kolejny do sejmiku. Chcę powiedzieć, że to bardzo ważna funkcja, wbrew pozorom, a będzie ważniejsza jeszcze, tak jak powiedział pan poseł tutaj przedstawił, ponieważ fundusze unijne i nie tylko unijne będą spływały do województwa. W województwie natomiast będą wedle programów, które będą realizowane w tym okresie naszej kadencji, będą dzielone na poszczególne jednostki, czyli gminy, fundacje, organizacje, koła gospodyń, OSP i jeszcze inne, wiele, wiele innych organizacji. Jak to działa? Bardzo dobry tutaj mamy skład, żeby to pokrótce opowiedzieć. Bo mamy i radnych gminnych, którzy są najbliżej swoich sąsiadów, współmieszkańców, stamtąd czerpią wiedzę, co komu potrzeba, prawda? Rada gminy. No i wójt, który zawiaduje tą gminą. Zbiera te wszystkie informacje, ma swoje pomysły do realizacji, orientuje się, gdzie można pozyskać pieniądze. No i najczęściej właśnie jest to województwo. I kontakt z kolei z radnym, z najbliższym, czyli ze swojego terenu, a ja mieszkam w Białej Podlaskiej, więc reprezentuję ten największy, trzeci pod względem wielkości powiat w Polsce. Ludnościowo stoimy słabo, więc bierzmy się do roboty, ja nie już, ale tu państwo, którzy mogą, to jeszcze niech zasilają. Wójt zrobił co może, a może jeszcze może. No ja przepraszam panie wójcie, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. W każdym razie dobrze by było, żeby nasz powiat miał swojego reprezentanta. Ja reklamuję swoją osobę tutaj oczywiście. I jak to działa? Jeżeli radni są mniej więcej o tych samych poglądach co wójt, co radna,
to tak jakbyśmy mówili tym samym językiem. Nie Polak z Chińczykiem, tylko Polak z Polakiem. Łatwiej się jest zdecydowanie dogadać, łatwiej się skontaktować i to sprawnie idzie. Oczywiście, jeśli nie radzimy sobie na tym etapie wojewódzkim, to jest jeszcze nasz pan poseł, który w urzędach centralnych i w Sejmie może przepychać jeszcze ważniejsze potrzeby i jeszcze większe realizować programy. Także o co mi chodzi? Bardzo dobrze jest, jeśli jesteśmy do siebie podobni, jeśli chodzi o sposób działania, o sposób myślenia, o sposób myślenia o ludziach, dla których pracujemy. Dlatego namawiam i proszę, żeby głosować na kandydatów z tej opcji, którą tutaj reprezentujemy. A kim jesteśmy? Państwo się już tu przedstawili. Ja troszeczkę tylko powiem, że jestem lekarzem. Nie wiem, część osób może mnie zna, może nie zna, może się przypomnę. Miałam do czynienia z kobietami, bo jestem ginekologiem, położnikiem, a teraz mam do czynienia z krwiodawcami i pracuję w stacji krwiodawstwa. Także proszę Państwa, głosujmy, że się tak brzydko wyrażę, na swoich, bo to nam się wkrótce opłaci. Prawdą jest to, co powiedział Pan Marcin, że w uprzedniej, tej mijającej kadencji były olbrzymie pieniądze na rewitalizację zabytków. Skorzystały na tym i pałace, i kościoły, i klasztory. To wszystko wypiękniało. Wystarczy w Leśnej popatrzeć, jak to się wszystko zmieniało. W Białej też, i u kapucynów, i mój kościół parafialny na Brzeskiej. Przecież to z takich zniszczonych budynków powstały bardzo piękne rzeczy. Można było, ale się nie zrobiło, tak? Także teraz będziemy szukać pieniędzy. Być może jeszcze się taki program znajdzie, żeby można było umieścić właśnie rewitalizację pałacu. To strasznie ważne, a ja mam ogromny sentyment do takich miejsc. Także proszę pamiętać, że jeśli tylko Państwo obdarzą mnie swoim zaufaniem, a o to proszę tu, dla Pana przyszłego wójta, Państwa radnych i dla siebie również. Polecamy się jako ludzie uczciwi, rzetelni, pracowici, czasem dowcipni, czasem smutni, jak to ludzie. A powiem o tej walce jeszcze jedno zdanie, bo że będziemy walczyć, oczywiście będziemy walczyć i chcę Was pochwalić, bo w konspiracji jesteście the best. Nie mogą znaleźć. Tak się zakonspirowali. Szanowni Państwo, program nam się konwencji naszej dzisiejszej wyczerpał, aczkolwiek jeszcze będzie można sobie zrobić tutaj na ściance zdjęcia czysto z kandydatem czy z panem posłem, są do Państwa dyspozycji. Oczywiście widzimy się 7 kwietnia przy urnach i oczywiście zachęcam do tego, żeby zaglądać jak najczęściej na profil kandydata naszego, bo jest taki profil na Facebooku, Marcin Haniburda, kandydat na wójta gminy Konstantynów. Tam szukajcie newsów, szukajcie aktualności i koniecznie udostępniajcie, lajkujcie i podawajcie dalej te wiadomości, żeby wszystko, co Marcin chce powiedzieć w tej kampanii, dotarło do jak największej grupy osób, a na pewno, żeby dotarło do wszystkich mieszkańców gminy Konstantynów. Są też magnesiki bardzo fajne, dowiedziałem się, że to magnesik jednak, także jakbyście zapomnieli, na kogo głosować, to rano przy śniadaniu zawsze będzie okazja sobie przypomnieć, na lodówce będzie dla Was patrzył Marcin Haniburda. Jeszcze Pan poseł, zapraszam bardzo serdecznie. Czyli książka będzie jednak. Nie będzie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, takie jedno zdanie na koniec. Drodzy kandydaci, jesteście naprawdę fantastyczni. Pokazaliście, że jesteście właśnie solą tej ziemi. I teraz bardzo, bardzo Was proszę wszystkich. To tak jak Radek powiedział, nie spotykamy się 7. My spotykamy się już jutro. Jutro u sąsiadów, u znajomych chodzimy, rozmawiamy i namawiamy do tego, żeby ta gmina się zmieniła. Namawiamy do tego, że teraz jest ten moment. No bo moi drodzy, jeżeli wy sami za to się nie weźmiecie, to kto za to się weźmie? Za kilka tygodni, 8 kwietnia, albo będziecie się cieszyć, albo powiecie, kurczę, była szansa. Była szansa. To tylko od Was zależy. Nikt Wam tego
dzisiaj nie może podłożyć. Ja nie pójdę za was, nie pójdzie za was Radek, nie pójdzie za was wasz tato, znajomy, czy ktokolwiek, czy mama. Musicie iść sami, musicie iść do swoich znajomych, do swoich sąsiadów, mówić im o tych punktach. To jest fantastyczny program. Fantastyczny program na rozwój gminy. Program, który może pokazać, że Konstantynów stanie się gminą, na której wszyscy będą się wzorować. Że Konstantynów stanie się miejscem dobrym do życia. O to nam chodzi. I jeżeli 7 kwietnia wszystko się spełni, a więc ta wasza praca, bo to już de facto będzie żniwo, ten moment, to zobaczycie, że wygramy. A wspólnie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Tak jak mamy to w haśle. Bądźmy razem i zobaczycie, że wszystko się uda. Życzę wam tej wygranej. Wszystkiego dobrego.